Witajcie w piątym odcinku podcastu Podcast Don't Lie. Przed mikrofonem Łukasz Woźny. Wydanie awaryjne, już drugie w tym tygodniu. Tym razem związane z transferem Kristapsa Porzingisa do Dallas Mavericks. No, na samym wstępie warto by było uszeregować, kto wziął udział w wymianie. Zatem do Dallas powędrowali Porzingis, spadający kontrakt po tym sezonie Treja Berka i nieco gorsze umowy, te, których Knicks chcieli się pozbyć, czyli umowy Tima Hardawaya Juniora i Courtneya Lee. W drugą stronę do klubu New York Knicks koszykówki powędrowali Dennis Smith Jr., spadające kontrakty DeAndre Jordana i Wesleya Matthewsa, pick z 2021 roku, który został posłany całkowicie bez żadnej protekcji i chroniony w top 10 pick z 2023 roku. Na tę wymianę możemy patrzeć z kilku perspektyw, jednak trudno nie odnieść wrażenia, że wszystko wydarzyło się bardzo szybko. Główną przyczyną ku temu wydaje się przede wszystkim to, że późno sama informacja trafiła w ogóle do opinii publicznej, że coś w ogóle jest na rzeczy, bo sprawa miała się tak, że w godzinach wieczornych polskiego czasu Adrian Wojnarowski podał, że odbyło się spotkanie między managementem Knicks a samym Porzingisem, a management Knicks miał odnieść wrażenie, że Kristaps Porzingis jest bliski odejścia z samego klubu, w sensie takim, że nie chce po prostu w nim dalej przebywać. Zanim też przejdziemy do tego, że Knicks mogli wytransferować swojego najlepszego gracza w ciągu kilkunastu ostatnich lat do innego klubu ze względu na przeczucie, przynajmniej tak mogłoby się wydawać na podstawie tego tweeta, to warto też naprostować, że Knicks prawdopodobnie wypuścili te informacje w ten sposób, żeby obarczyć samego Porzingisa winą za ten transfer. I kilka godzin później te słowa niejako się potwierdziły z tego względu, że dziennikarz z Nowego Jorku, Ian Begley, poinformował, że dyskusje między Dallas a New York Knicks koszykówki trwały od dobrych kilku dni. Przyczyną miała być niepewność wokół Porzingisa. I to jest też dobry moment, żeby właśnie porozmawiać już o samej wymianie w takiej szerszej perspektywie. Po pierwsze, Knicks oddali swojego franchise playera w zamian za wyczyszczenie miejsca w salary cap pod dwa maksymalne kontrakty. Jako że mamy do czynienia z klubem, gdzie nie wszystko działa tak, jak być powinno, to możemy zapytać, co w takim przypadku może pójść nie tak. Co by nie mówić, jest to ruch obarczony ogromnym ryzykiem. Knicks wierzą, że są w stanie tego lata ściągnąć topowego, wolnego agenta. Jako takiego rozumiem kogoś z grupki Kevin Durant, Kyrie Irving, Kawhi Leonard. Idealny scenariusz zakłada, że Knicks uda się ściągnąć dwóch z trzech wymienionych wolnych agentów. Ewentualnie do Nowego Jorku przyjdzie jeden z wymienionych graczy, ale uda się ściągnąć gwiazdę, powiedzmy, z tego niższego pułapu, Jimmy Butler, Kemba Walker, bądź Tobias Harris, ale będzie jedna ta główna gwiazda, na której będzie można oprzeć budowę zespołu. Co więcej, Knicks mogą liczyć na to, że wygrają loterię draftu i wtedy mogliby połączyć te dwa maksymalne kontrakty, te dwie gwiazdy z Zionem Williamsonem, bądź ustawić się w kolejce po Antonego Davisa, zobaczyć, czy w ogóle taka propozycja jeden do jednego by przeszła, gdzie do Nowego Orleanu powędrowałby Zion Williamson w postaci pierwszego wyboru w drafcie, a do Nowego Jorku uderzyłby Antony Davis. I to jest idealny scenariusz dla Knicks. W tym miejscu warto by było jeszcze wspomnieć taką rzecz odnośnie cap space'u, bo teoretycznie wszystkie drużyny w NBA mają taki sam cap space. Mogą tyle samo wydać na kontrakty dla poszczególnych zawodników. No jednak ten cap space, to miejsce w salary cap, dla niektórych drużyn będzie bardziej wartościowe niż dla drugich. I ta wymiana jest tego idealnym przykładem. Knicks, wierząc, że są w stanie ściągnąć latem
największych zawodników, wyczyścili sobie to salary cap, żeby zrobić miejsce właśnie na te maksymalne kontrakty. A z drugiej strony Dallas Mavericks, jako że nie są rynkiem specjalnie przyciągającym dla wolnych agentów, uznali, że ten cap space nie jest im aż tak bardzo potrzebny, w związku z czym przyjęli do siebie dwa kontrakty, które będą także w rachunkach w przyszłym sezonie. I to jest właśnie ta rzecz. Dla niektórych cap space będzie bardziej wartościowy, tak jak dla Knicks. Wierzą, że są w stanie ściągnąć największych wolnych agentów, a po drugiej stronie są drużyny, dla których ten cap space nie będzie aż tak wartościowy, dlatego też muszą budować się w jakiś inny sposób, czy poprzez wymiany, czy poprzez draft. No, po drugiej stronie jednak jest scenariusz, w którym do Nowego Jorku nie trafiają gwiazdy z tego najwyższego pułapu i pytanie, czy wtedy Knicks uderzyliby po zawodników już z tego nieco niższego pułapu. Kemba Walker, Tobias Harris, Klay Thompson, Jimmy Butler, może DeMarcus Cousins. A jest jeszcze taka droga, że faktycznie nie udaje się ściągnąć tych topowych wolnych agentów. To miejsce w salary cap pozostaje wolne, ale Knicks decydują się nie robić nic, czyli zostają w domu. W ten sposób nie wchodziliby, powiedzmy, w taką otchłań, taką przeciętność, czyli awans faktyczny do playoffów, ale odpadnięcie już w ich pierwszej rundzie. Zatem tutaj ten rozstrzał między tym idealnym, najlepszym scenariuszem, a tym najgorszym, w którym w przyszłym sezonie najlepszymi perspektywicznymi młodymi zawodnikami biegającymi w koszulce Knicks będą Dennis Smith Jr., Frank Ntilikina czy RJ Barrett, no jest ogromny. Jest tutaj ogromna przepaść między idealnym scenariuszem, gdzie możemy wyobrazić sobie drużynę, która włączy się nawet do walki o finały konferencji, czy już te bezpośrednie finały, a drużyną, która będzie mniej więcej na podobnym pułapie jak w obecnych rozgrywkach. I to jest właśnie dla mnie największe w tym wszystkim zaskoczenie, że Knicks potraktowali swojego franchise playera jako taki dodatek do wyczyszczenia miejsca w salary cap na przyszły sezon. I tak jak wspomniałem w poprzednim odcinku odnośnie Anthony'ego Davisa, tak podobną rzecz, nieco na mniejszym pułapie, ale jednak można powiedzieć o Kristapsie Porzingisie, że ten jest graczem, po jakiego drużyny tankują. Takiego zawodnika chcesz znaleźć w loterii draftu i oddając go wracasz do szukania gracza, takiego właśnie jakim jest Porzingis, czyli tym samym oddali jedyną pewną rzecz, która przytrafiła im się w ostatnich kilku latach. Wracasz ponownie tym samym do szukania takiego zawodnika i trzeba też zaznaczyć, że nie wiemy, w jakim stanie zdrowia jest naprawdę Kristaps Porzingis. Wraca po okropnej kontuzji, szczególnie dla takiego zawodnika o takiej budowie ciała, jakim jest właśnie Łotysz, i Knicks mogli w ten sposób chcieć pozbyć się ciężaru. Ciężaru, jakim jest oferowanie Porzingisowi maksymalnego kontraktu. Wcześniej też przecież Porzingis nie był jakimś okazem zdrowia, bo rozegrał w swoim pierwszym sezonie 72 mecze, potem 66, no i w tym nieszczęsnym poprzednim sezonie tylko 48 meczów. Ale i tak, chodzi o to, że nie oddajesz swojego franchise playera, swojego potencjalnego franchise playera, na którym chcesz budować swój zespół, w zamian za wyczyszczenie miejsca w salary cap. Porzingis zasługiwał, żeby w tym przypadku potraktować go nieco lepiej. Przykład może być trochę przejaskrawiony, niemniej to trochę tak, jakby Danny Ainge zdecydował się na zrobienie miejsca w salary cap poprzez oddanie kontraktu Gordona Haywarda, jednocześnie dodając do kontraktu Haywarda Jasona Tatuma, tylko po to, żeby konkretna drużyna zdecydowała się na przejęcie tych bodajże 30 milionów dolarów na przyszły sezon z kontraktu Haywarda. I tu też zmierzam do rzeczy, która mnie poniekąd w tym wszystkim chyba najbardziej zastanawia. Jeżeli Knicks faktycznie zdecydowali się na oddanie Porzingisa, to czy nie było na stole lepszego pakietu niż ten, który zaoferowali Dallas Mavericks za Łotysza?
Kolejna rzecz to pytanie, jak te dwa wybory w drafcie mają Nix pomóc w przekonaniu wolnych agentów, żeby zdecydowali się podpisać kontrakt z drużyną z Nowego Jorku. Oczywiście, te dwa wybory mogą zostać wykorzystane dodatkowo w wymianie po jakiegoś lepszego gracza, idealnie po Antonego Davisa, jeżeli oczywiście Knicks wygraliby tę loterię draftu. Nie wiem, czy to ten scenariusz będzie na stole, niemniej nie można go wykluczyć. Zwyczajnie mam wrażenie, że Knicks trochę w tym wszystkim się pospieszyli, mogli poczekać, myślę, że udałoby im się znaleźć jeszcze lepszy pakiet niż ten, który zaoferowali im Dallas Mavericks. Ale jeżeli wiedzą coś więcej na temat potencjalnego przyjścia do ich klubu Duranta, Irvinga czy Lenarda, no to ten ruch może w pewnym sensie nie wyglądać w przyszłości tak źle. Nie wiemy też, jak będzie wyglądał sam Porzingis już po powrocie na parkiet. Nie wiemy też, o co rzeczywiście między klubem a zawodnikiem poszło. Pozostańmy jeszcze przy samej wymianie, ale odejdźmy bezpośrednio z Nowego Jorku. Kilka rzeczy. Po tym, jak sama wymiana już doszła do skutku, Adrian Wojnarowski przekazał, że Kristaps Porzingis miał rzekomo poinformować Dallas Mavericks, że weźmie ofertę kwalifikacyjną, w ten sposób pokazując, że nie jest jeszcze przekonany co do swojej przyszłości. Wygląda to jak nic innego, jak gra o maksymalny kontrakt ze strony obozu Porzingisa i jego samego. Trudno, gdyby taką propozycję Łotysz miał odrzucić, no gdyby oczywiście ze strony Dallas takowa się pojawiła. Szczególnie mając na uwadze, po jak ciężkiej kontuzji będzie wracał na parkiet Porzingis. I rzeczywiście kilka godzin później okazało się, że Porzingis będzie jeszcze przyglądał się swojej przyszłości w Dallas. Na razie kontynuuje rehabilitację. I wszystko tak na dobrą sprawę rozchodzi się o to, jaką umowę zaoferuje mu nowy klub. Jeżeli ta nie satysfakcjonowałaby Porzingisa, to być może rzeczywiście zdecydowałby się na podjęcie opcji kwalifikacyjnej. Ale jeżeli na stole będzie leżała maksymalna umowa, to trudno, żeby Porzingis takową odrzucił. Szczególnie, tak jak mówię, mając na uwadze jego stan zdrowia i fakt, po jakiej kontuzji będzie wracał. Takie podjęcie opcji kwalifikacyjnej może mieć sens, ale raczej wśród zawodników, których stan zdrowia nie jest czerwoną flagą, to raz, a dwa, że na takim podjęciu też tej opcji kwalifikacyjnej można się grubo przejechać, o czym przekonali się swego czasu na przykład Nerlens Noel czy Kentavious Caldwell-Pope. Warto by było jeszcze coś wspomnieć o drugiej stronie tej wymiany, czyli o samych Dallas. Wydaje mi się, że w poprzednim odcinku zastanawiałem się, skąd Mavericks mieliby ściągnąć drugą gwiazdę dla Luki Doncicia i okazało się, że odpowiedź nadeszła bardzo szybko i Mark Cuban znalazł drugą gwiazdę o podobnym timeline'ie do Luki Doncicia, wymieniając w zasadzie Trae Younga, Dennisa Smitha Juniora i przyszłe piki w drafcie. To może okazać się bolesne, szczególnie ten, który jest niegwarantowany w 2021 roku, właśnie na Lukę Doncicia i Kristapsa Porzingisa. I w pewnym sensie jest to kradzież o tyle, że Mavericks, nie mając specjalnie możliwości, żeby do Doncicia szybko dokoptować drugiego młodego zawodnika poprzez draft, z tego względu, że ten wybór tegoroczny będą oddawać Atlancie Hawks, jeżeli on nie będzie w top 5. I tutaj te możliwości były dosyć ograniczone, a tak jak wspomniałem, Mavericks nie są jakąś specjalną potęgą na rynku wolnych agentów, więc muszą budować się w inny sposób. Tutaj poprzez wymianę udało się dokoptować drugiego zawodnika, drugą młodą gwiazdę do Luki Doncicia i w idealnym scenariuszu na tej dwójce będzie można zbudować solidny zespół, który powalczy o najwyższe cele. Co do pozostałych uczestników tej wymiany, to mam wrażenie, że Tim Hardaway Jr. Jest trochę przepłacony, ale nie jest tak zły, żeby nie można było nim grać. W tym sensie może
pomóc Mavericks w tym bądź w przyszłym sezonie. I rozumiem oczywiście potrzebę jego oddania. Knicks potrzebowali zwolnić miejsce w salary cap na przyszły sezon, ale Dallas też w pewnym sensie udało się ściągnąć pożytecznego zawodnika, który nie jest wypierdkiem. Może o tak, w sensie też jeżeli swoją grą pokazuje, że jest ok, że jest pożyteczny, że może dać solidne minuty swojej drużyny, no to ten kontrakt, który wprawdzie jest wysoki, nie musi być od razu tak zły, jak poniekąd jest ten kontrakt malowany. No, zwyczajnie chcę powiedzieć, że jeżeli Tim Hardaway Jr. będzie grał na solidnym poziomie, no to ten jego kontrakt będzie się bronił, szczególnie w takiej drużynie, która potrzebuje zawodników na tej pozycji. Co do kolejnych uczestników wymiany, to tak, no to można powiedzieć, że Mark Cuban dopełnił zemsty na DeAndre Jordanie, chociaż wysłanie go z Dallas, nawet mimo tego, że jest to rodzinne miasto do Nowego Jorku, wcale nie musi być tak złe. W każdym razie mam takie przeczucie, że zarówno DeAndre Jordan, jak i Wesley Matthews długo nie pobędą w Nowym Jorku. Jeżeli nie uda znaleźć im się nowego klubu poprzez wymianę, to kontrakt zostanie po prostu z tymi zawodnikami rozwiązany i będą mogli obaj wzmocnić już drużyny, które grają o coś w playoffach. Szczególnie na Matthewsa myślę, że znajdzie się kilka chętnych drużyn, którym ten by bardzo pomógł. Nie wchodząc za bardzo w szczegóły, myślę, że tacy Houston Rockets czy Philadelphia 76ers chętnie skorzystaliby właśnie z pomocy, jaką Wesley Matthews mógłby przynieść. Przyszła mi też pewna myśl do głowy, że akurat z Matthewsa byłoby więcej pożytku w drużynie, w której oddawałby jeszcze mniej rzutów, gdzie w zasadzie ta rola jego sprowadziłaby się do zadaniowca 3&D odpowiedzialnego właśnie za rzut za 3, niekoniecznie za kreowanie rzutów po koźle, co zdarzało mu się także w Dallas, ale przede wszystkim za te spot-up trójki, a także za samą obronę. Wtedy myślę, że właśnie Matthews jest najbardziej pożyteczny. Obaj zawodnicy, zarówno Jordan, jak i Matthews, wydaje się, będą to łakome kąski na rynku tych zawodników, z którymi został rozwiązany kontrakt. Jordan może trochę mniej, chyba że jego zaangażowanie by poszło w górę. Te cyfry nadal może wyglądają na, powiedzmy, solidnym poziomie, ale nie pokazują często, jak bardzo Jordanowi może się nie chcieć, jak często decyduje się na niewyskakiwanie do zbiórek, na popsucie schematu w obronie. Może w nowym klubie to by się zmieniło, jeżeli też te cele wzrosłyby pod kątem gry w samych playoffach i już bezpośrednio w playoffach, gdyby rzeczywiście te kontrakty zarówno z Jordanem, jak i Matthewsem zostały rozwiązane. W tym miejscu postawmy kropkę, jeżeli chodzi o temat wymiany Kristapsa Porzingisa do Dallas Mavericks. Przejdźmy do drugiego tematu. Mecz gwiazd, zostali wybrani rezerwowi przez trenerów i co tu dużo mówić, nie miałem zbyt wielkich oczekiwań, ale jestem i tak nieco rozczarowany tymi wyborami z kilku przyczyn. Może pierw tylko uszereguję, kto został wybrany jako rezerwowy przez trenerów do meczu gwiazd. Na zachodzie Karl-Anthony Towns, Anthony Davis, Damian Lillard, Nikola Jokic, Russell Westbrook, LaMarcus Aldridge, Klay Thompson. I to jest ta siódemka zawodników, a na wschodzie Kyle Lowry, Victor Oladipo, Chris Middleton, Ben Simmons, Bradley Beal, Blake Griffin i po raz pierwszy zasłużenie Nikola Vucevic. Też warto powiedzieć, że sam wybór do meczu gwiazd oznacza, jest równoznaczny z pewnym statusem. Pokazuje to, że konkretny zawodnik ma wyróżniający się sezon i odstaje od reszty zawodników pod pewnymi elementami, biorąc też pod uwagę całokształt. To też jest pewną formą docenienia właśnie takiego sezonu u danego zawodnika. A z drugiej strony mamy głos kibiców, który coraz bardziej jest spychany na dalszy plan, mimo tego, że z pozoru to wydarzenie jest czysto wydarzeniem właśnie pod kibica.
Luka Doncic zajął trzecie miejsce w głosowaniu wśród kibiców i nawet pomijając to, zostawmy to na moment. W tym przypadku moim największym problemem z tymi wyborami wśród trenerów jest to, że masz w zasadzie dwa podejścia. Pierwsze jest takie, tak jak wspomniałem, doceniasz zawodników, którzy mają najlepsze sezony, wyraźnie się wyróżniają i powinni być w danym sezonie All-Starem. Z drugiej strony masz podejście to czysto kibicowskie i wybierasz zawodników, których chcieliby oglądać kibice. Kłopot jest taki, że trenerzy, takie jest moje odczucie, i tak skiepścili ten wybór z tego względu, że w tych najdalszych przypadkach z 11 i 12 miejsca nie zdecydowali się na któreś z tych podejść, ani nie docenili zawodnika, który powinien tam trafić ze względu na swoją grę, ani nie docenili zawodnika, który powinien tam trafić, bo tego chcieli akurat kibice, tylko zdecydowali się na takie przyjęte już wcześniej wybory. Przyjęło się, że na przykład Klay Thompson jest All-Starem, a to dajmy Klaya Thompsona jako All-Stara. Przyjęło się, że LaMarcus Aldridge jest All-Starem, chociaż tu jeszcze ten wybór w pewnym sensie się broni. Wybór LaMarcusa Aldridge'a do meczu gwiazd jest zupełnie nieseksowny, ale jeszcze no, ten wybór się poniekąd broni. Też na uwadze trzeba mieć, że na zachodzie do tych dwóch ostatnich miejsc, albo przynajmniej do tego ostatniego, było naprawdę wielu kandydatów. Ale co jeszcze mam na myśli? Po prostu nie rozumiem, jak chcąc docenić zawodników, którzy grają naprawdę bardzo dobry sezon, dla niektórych może to być jedyna okazja, żeby trafić do takiego meczu gwiazd. Nie musi, ale może być. Nie wiem, jak trenerzy czy asystenci, którzy mogli głosować za trenerów na rezerwowych do meczu gwiazd, mogli pominąć Rudiego Goberta. W tym przypadku Rudy Gobert zasługiwał swoją grą na to, żeby trafić do tego meczu gwiazd, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, jacy gracze z 11 i 12 miejsca na zachodzie tam trafili, czyli LaMarcus Aldridge i Klay Thompson. I to jest właśnie ta rzecz, która mnie też tutaj poniekąd dziwi, bo jeżeli odchodzisz od głosowania kibiców i chcesz docenić graczy, którzy faktycznie na to zasługują, no to czemu ich nie docenisz, czemu ich pomijasz? No to jest trochę tak, że przyjęło się, tak jak wspomniałem, że niektórzy zawodnicy są tymi All-Starami i brakuje nieco w tych wyborach takiej kreatywności, takiego polotu. Ja wiem też, że ten wybór rezerwowych do meczu gwiazd to jest jedno z mniejszych zmartwień ze strony trenerów, ale jeżeli bierzemy pod uwagę, jak ważny jest ten status All-Stara w lidze, kładziemy na niego taki nacisk, to chociaż niech te wybory będą najlepsze, jakie mogą być, niech zostanie wprowadzona albo większa transparentność, że tak jak w przypadku dziennikarzy jest widoczne, na kogo poszczególni właśnie dziennikarze zagłosowali, tak samo może zróbmy w przypadku trenerów, a jeżeli nie, to zwyczajnie niech głosuje kto inny. I właśnie może z tymi dwoma ostatnimi wyborami na zachodzie mam największy kłopot. Jedno, każdy może, powiedzmy, w tej kwestii uważać inaczej, ale mimo wszystko wydaje mi się, że warto by było docenić defensywę Rudiego Goberta, szczególnie, że w zeszłym sezonie wygrał nagrodę dla najlepszego zawodnika pod względem obrony w lidze, a także no, ta obrona Utah Jazz nadal trzyma się na wysokim poziomie, znajdują się w playoffach, a jeżeli nie, jeżeli nie będziemy kierować się tym, kto powiedzmy ma ten najlepszy sezon, albo inaczej, jeżeli jest grupa wyrównanych zawodników, tak jak to miało miejsce w przypadku tego 12 miejsca na zachodzie, gdzie naprawdę ten wybór był bardzo szeroki, to może w tym przypadku warto by było pokierować się wyborem samych kibiców i niech to zdecyduje, bo trzeba powiedzieć, że Luka Doncic no, był wśród tych graczy, którzy mogli trafić z tego 12 miejsca do meczu gwiazd i to nie był wybór, powiedzmy, tak odległy jak, nie wiem, wybór głosowanie na DeMarcusa Cousinsa, który był w top 10 frontcourtu, mimo że nie rozegrał jeszcze meczu, a już pojawiały się na niego głosy, tylko ten wybór Doncicia miałby akurat spory sens ze względu czysto sportowego, a nie tylko ze względu właśnie na widzimisię kibiców.
To jest ta rzecz, która mi się właśnie akurat tutaj nie podoba. Te wybory, mam wrażenie, że są nudne. Przyjęło się, że jak jakiś zawodnik jest All-Starem, to przy szerszym wyborze właśnie nim pozostanie na przyjętą reputację. No i w ten sposób są zaprzepaszczane szanse dla graczy, dla których, to tak jak wspomniałem, ten jeden sezon może być największą okazją do trafienia do meczu gwiazd. W przypadku Doncicia tak nie będzie, ale są zawodnicy, z którymi może być różnie. Jak nie wiem, Tobias Harris, Rudy Gobert może mniej, ale weźmy takiego Erika Bledsoe, dla którego ten sezon mógł być jedyną okazją, żeby trafić do takiego meczu gwiazd. No i te dobre sezony tych zawodników, którzy no ten jeden raz zasłużyliby na status All-Stara, są zaprzepaszczane, a z drugiej strony głos kibiców także przestaje się liczyć. I naprawdę też nie wiem, dlaczego trenerzy tak bardzo unikają wyboru debiutantów do meczu gwiazd. Przekonał się o tym teraz Luka Doncic, przekonał się o tym sezon temu Ben Simmons, przekonał się o tym znowuż Karl Anthony Towns w swoim debiutanckim sezonie. Nie wiem, jak dobrze debiutant musiałby grać, ale wygląda na to, że każdy z tych wymienionych graczy no, nie spełnił oczekiwań trenerów. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Niezbyt optymistycznym akcentem udało się go zakończyć. Dziękuję w każdym razie za wysłuchanie i do usłyszenia.